W niedzielę 18 października bieżącego roku o godzinie 12 na stadionie w Olsztynie rozegrany został mecz piłki nożnej Poznańskiej Ligi Okręgowej pomiędzy liderem Kotwicą Kórnik i miejscowym Orkanem Chorzemi. Goście wystąpili w zielono-białych, a gospodarze w biało-niebieskich strojach. Orkan Chorzemin, który boryka się z kontuzjami, nie wystąpił w najsilniejszym składzie i do tego spotkania podszedł z dużym respektem. Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem dużej przewagi gości, którzy przebywali na połowie Orkana prawie cały czas. Oddali kilka bardzo niebezpiecznych strzałów, lecz Jacek Gruszczyński był na posterunku. I jemu mogli zawdzięczać remis koledzy zespołu po pierwszej połowie. W drugiej połowie na boisku zobaczyliśmy Marka Kubale i Witolda Szefnera, którzy wprowadzili dużo ożywienia w szeregach Orkana. Szczególnie Marek Kubala swym doświadczeniem uspokoił i uporządkował grę w środku pola. Niestety, nadeszła 83. minuta meczu i gościom udało się zaskoczyć Gruszczyńskiego. Leszek Kołodziejczak ostrym strzałem zza linii pola karnego zdobył gola na wagę zwycięstwa. Mimo heroicznej i pełnej poświęcenia obrony, Orkan musiał uznać wyższość zespołu przyjezdnego, który mimo słabej skuteczności jednak zaliczył jedno celne trafienie. Brawo!